Cześć, dzisiaj moim gościem Magdalena Małek z Kazbek. Cześć Magda. Cześć, bardzo miło. A jakie działania są najbardziej efektywne właśnie w marketingu B2B? Podstawą udanego marketingu w B2B jest persona i osoba, do której chcemy się komunikować, z którą chcemy pracować. I przede wszystkim komunikacja między działem delivery, działem sprzedaży i działem marketingu, czyli takimi trzema podstawowymi miejscami, gdzie ten klient w całym swoim cyklu interakcji z naszą organizacją będzie miał do czynienia, musi ze sobą współpracować. Jak prowadzić skuteczny upselling właśnie w biznesie B2B? Okej. Z upsellingiem jest tak samo trochę jak z marketingiem, czyli są w niego zaangażowane wszystkie działy naszej organizacji, jeżeli chcemy to zrobić w sposób prawidłowy. Zanim jednak przedstawię Wam to, w jaki sposób staram się to z moimi projektami, z moimi klientami realizować, musimy zaznaczyć sobie, że upselling to jest bardzo szerokie pojęcie i ogólnie, jeżeli mówimy o upsellingu, czyli o zwiększaniu ilości tego samego produktu u danego klienta, to nie w każdej organizacji jesteśmy w stanie upsellować. Natomiast praktycznie w każdej organizacji jesteśmy w stanie cross-sellować, czyli uzupełniać produkty, które u nas klient zakupił, o inne komplementarne usługi, które możemy mu świadczyć. Na potrzeby dzisiejszej rozmowy traktujmy to sobie wymiennie, czyli upselling będzie każdym działaniem, które ma zwiększyć wartość portfela naszego klienta, nieważne czy tą samą usługą, czy inną. Żeby dobrze przygotować upselling, tak naprawdę musimy zagospodarować każdy element procesu sprzedaży u tego klienta, bo proces upsellowy jest tak samo skomplikowany jak proces sprzedaży.